Hej, hej, z tej strony Malwina, witam Was w kolejnym filmie, który przygotowuję dla Craftveny. Zrobimy sobie dzisiaj razem świąteczny cukierek, w którym będzie można schować prezent świąteczny albo łakocie. Jeżeli obserwujesz mnie w social mediach, no to pewnie wiesz, że tej zimy zrobiłam całkiem sporo tych cukierków. Właśnie też z okazji jarmarku bożonarodzeniowego w Gdańsku, na który szykowała się Marta i pomagałyśmy jej troszeczkę też się zatowarować, dotowarować i przygotowałam właśnie na to stoisko sporo tych cukierków. Zdecydowałam się na nie, bo według mnie to jest naprawdę bardzo fajna opcja na spakowanie prezentu lub właśnie cukierków. Można też w środku schować kopertę z pieniędzmi, to też jest dosyć popularny w Polsce prezent świąteczny. W ten sposób mamy jakoś tak fajnie, ładnie, inaczej opakowane te prezenciki świąteczne. No i też sam fakt, że ten cukierek jest naprawdę efektowny i jest taka frajda, zwłaszcza dla dzieci, w otwieraniu i zamykaniu go. No dobrze, ale jak składamy tę bazę? Bo dla mnie to nie było wcale takie oczywiste, jak pierwszy raz się do niej zabierałam i szukałam jakichś instrukcji w internecie, ale w sumie niewiele znalazłam, więc tak troszeczkę metodą prób i błędów nauczyłam się je składać. I moja pierwsza rada odnośnie tych baz to to, żeby naprawdę bardzo dokładnie, bardzo porządnie wyrobić krawędzie, które mamy do biegowania w tej bazie. Jeżeli chodzi o te krawędzie, powiedzmy, poziome, to nie muszą być one aż tak mocno zagięte, aż tak mocno powyginane, ale zwróćcie uwagę na te ukośne linie, które ja właśnie w tej chwili zaginam. Ja je wyginam w obie strony, po to, żeby to naprawdę leciutko mi chodziło, bo później przy skręcaniu i rozkręcaniu tego cukierka, to właśnie w tym miejscu ten papier będzie najbardziej pracował i on tam musi być naprawdę elastyczny, bo jeżeli nie będzie nam się to ładnie zginało, to może dojść też do przerwania papieru. Zdarzyło mi się to chyba z 2 razy, a szkoda naprawdę takiej fajnej bazy, tym bardziej, że w momencie, kiedy już skręcamy albo rozkręcamy ten cukierek, to no ja już go często miałam obklejonego. I w tym cukierku użyję kolekcji Sugar Cookie Prima Marketing. Przycięłam sobie 4 kawałki papieru o wymiarach 5,7 na 2,5 cala. Tutaj już, jak widzicie, przykleiłam sobie te poprzednie kawałki papieru. Naklejam je na środek, na tą największą część cukierka, którą później będę też ozdabiać. I na końcówki tego cukierka przygotowałam sobie 8 malutkich kawałeczków papieru, który został mi gdzieś z poprzednich prac, o wymiarach 2,5 cala na 1 cal i przyklejam 8 takich kawałeczków właśnie tutaj na sam ten pasek u góry cukierka. Baza skleja się bardzo łatwo, no wystarczy, że nałożymy klej na skrzydełka, które się znajdują na środku i te malutkie takie właśnie u góry i na dole bazy. Rozsmarowuję sobie ten klej palcem, żeby nie była taka za gruba warstwa i dociskam, składam po prostu tą bazę tak do środka i zaciskam to wszystko razem. Nie trzeba tutaj się jakoś specjalnie męczyć, można sobie po prostu spłaszczyć tą bazę i tak będzie wygodniej, a przy okazji wyrobimy sobie jeszcze troszeczkę te krawędzie papieru. I teraz, jeżeli chodzi o skręcanie tego cukierka, skręcamy go w tym kierunku, tak ja sobie to zapamiętałam, że skręcam go w kierunku tych okrągłej takiej krawędzi papieru, która jest przy środku tego cukierka. Czyli jak ja mam tutaj teraz z prawej strony właśnie taką okrągłą krawędź, to będę skręcać z tego cukierka w prawo. I jeszcze się teraz upewniam, czy na pewno mi wszystkie krawędzie chodzą tak, jak powinny. I skręcam lewą ręką, trzymam cukierek, prawą ręką skręcam górę w prawą stronę i jak widać, wszystko mi ładnie wskakuje na miejsce. Sprawdzam, czy się wszystko dobrze złożyło, czy nic się nie przerwało. Jest wszystko ok, wszystko w porządku, więc mogę teraz sprawdzić sobie to na dole, czy się na pewno dobrze skręci. I teraz będę kręcić w drugą stronę. Nie w tą, co pokazałam przed chwilą, bo pokazywałam stronę, w którą poprzednio skręcałam. Kręcimy teraz w górę, czyli lewą ręką trzymam sobie bazę cukierka i prawą będę przekręcać górę tego cukierka. Właściwie to dół, ale no w tym ujęciu górę w lewo. I teraz ostrożnie, to może wyglądać trochę przerażająco w tym pierwszym kroku, jak ten papier się tak wygina, ale jeżeli krawędzie są porządnie wyrobione, to nie ma się czego obawiać, wszystko wskoczy nam ładnie na miejsce i nie będzie problemu. Teraz już w nieco przyspieszonym tempie pokażę, jak ozdobiłam tego cukierka. Użyłam różnych naprawdę elementów, to nie są elementy z jednej kolekcji, z tej Sugar Cookie. To jest taka starsza kolekcja z Primy, więc za wiele też się do niej już raczej nie dostanie. Z tego, co tutaj widzę, no to korzystałam z efemer z kolekcji Candy Cane Lane. Wykorzystuję też taśmę dystansową 1 mm tutaj w tym miejscu. Kwiaty, które widzicie, też pochodzą z kolekcji Candy Cane Lane z Prima Marketing. Wszystkie, tak, które się tutaj znajdują. I ten napis Merry Christmas to You pochodzi też z Candy Cane Lane i to są tekturowe naklejki chipboardy, tak samo jak właśnie też ta kokardka. I tam w rogu po lewej stronie możecie też zauważyć laski cukrowe Tima Holtza, je też za chwilę wykorzystam. Naprawdę fajne są te laseczki, one są takie bardzo mięciutkie, ja myślałam, że są takie... że to jest taki twardy plastik, który się nie wygina, ale one są niemal jak z gumy, więc fajnie się z nimi pracuje, gdzieś tam można je sobie docisnąć, wygiąć, przyciąć, jeżeli potrzebuje się jakiejś krótszej laseczki, nie ma problemu, można sobie to w każde miejsce wcisnąć. Jak widzicie, gdzieś tutaj przykładam sobie te kwiatki, zabieram, zazwyczaj nie mam już jakiejś konkretnej kompozycji w głowie, kiedy pracuję nad jakąś pracą. Kiedyś rzeczywiście próbowałam układać sobie te kompozycje wcześniej, ale no troszeczkę to jest dla mnie zbyt czasochłonne i jakoś tego do końca nie czuję, bo czasami coś chcę wsadzić pod spód, zobaczyć jakby wyglądało, tu mi się wszystko sypie, więc tak raczej idę już na żywioł. I naklejkę tą chipboardową, ten napis przykleiłam na klej na gorąco, na różyczce, tej różowej. Lubię to robić z kwiatkami, z napisami, żeby je tak na samej górze pracy na czymś nie do końca oczywistym i stabilnym przykleić, to jakoś tak fajnie wygląda i bardzo mi się podoba ten efekt, zwłaszcza jak to jest jakiś napis typu tekturka cienka, którą się przyklei do kwiatków, to już w ogóle naprawdę bardzo fajnie wygląda. I dopełniam sobie tą kompozycję też naklejeczkami, chipboardami cukierkowymi z Candy Cane Lane. Coś tam jeszcze kombinuję, przykładam, ale jeżeli dobrze pamiętam, to już będzie raczej koniec. A tak, i jeszcze właśnie, nieodzowne kryształki, również z kolekcji Candy Cane Lane, poprzyklejane gdzieś tam, gdzie brakowało mi jeszcze, żeby się coś działo. Fajnie, że są na tej przezroczystej folice, bo można sobie przełożyć do pracy i mniej więcej wyobrazić, jak to będzie wyglądało, a nie przykleić i później, wiecie, żałować, że się to zrobiło, bo jednak nie wygląda tak jak w naszej głowie. I teraz tak naprawdę najtrudniejszy dla mnie moment, bo wymagający ogromnej ilości samokontroli, żeby nie zjeść całego tego pudełka cukierków, które widzicie z tyłu. Możemy napełnić wreszcie naszą pracę słodyczami, więc pokażę Wam, ile mniej więcej cukiereczków też się mieści do takiej pracy. Odkręcamy sobie cukierka i też jest fajnie wcześniej go sobie skręcić. Nie wspomniałam o tym, żeby ten papier też się zdążył wyrobić, żeby on tak już, wiecie, tak zastał się w tej pozycji, wtedy będzie nam też dużo łatwiej go odkręcać i skręcać. I jest większa szansa, że ktoś, kto dostanie tą pracę, nie rozerwie jej na dzień dobry, bo no, musimy jednak też pamiętać o tym, że my wiemy, jak to działa i jak się obchodzić z tym papierem, ale osoby, które my obdarowujemy, nie zawsze wiedzą, jak się do czegoś zabrać, co im podarujemy, więc fajnie, żeby to już rzeczywiście było wyrobione, działało ładnie, bez problemu. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeżeli tak, zostaw komentarz, zostaw kciuk w górę pod filmem. Dziękuję bardzo Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!